Cześć, siemano, tutaj Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na odcineczku z koledzy za miedzy. Mamy wrzesień, tak więc zabieramy się za akcję kiszonkę z kukurydzą. Oczywiście czekamy sobie na sieczkarnista, aż przyjedzie. Wszystko wsiśniutko mam tu przygotowane, kubotka z przyczepką już czeka. Masę i też oczywiście przygotowane, żeby tutaj oczywiście pryzmę nam ubić. Daj Boże, żeby ino mi się wszystko zmieściło. Zobaczymy, jak w tym roku kukurydza nam tutaj będzie sypała. Jak oczywiście sieczkarnia, czy też nie będzie gubiła, bo w ostatnie sezony jak przyjeżdżała, to ino tutaj więcej strat robiła niż tego było potrzebne. Mam dwa pola kiszonki, ale nie wiem, czy będę wszystko kosił. Mój Jezus. Czarny chyba się gryzły z tymi skrowami. Mój Jezus, najgorsze, co może być. Dobra. Poczekamy sobie, aż tutaj sieczkarnica przyjedzie. Później sobie też jeszcze te merka skręcimy, bo dosyć mało nam się tego tutaj zrobiło. Mój Jezus, jak malutko, 1700 litrów TMR-u mamy w jednej oborze. Tutaj te małe krówki aż tyle nie jedzą, więc takiego problemu z tym oczywiście nie ma. Więc tutaj bez problemu sobie to później ogarniemy. Jakieś beleczki, kiszonki nam jeszcze zostały, więc daj Boże, żeby ino nam to wystarczyło, zanim się ta kiszonka nam tutaj sfermentuje. Najważniejsze, że coś jeszcze tego zostało. Ja tutaj zaraz wyjrzę, zobaczę tutaj się. Jest trudno, przyjedzie w ogóle. Cisza, spokój na tej wsi, nic się nie dzieje. Ja mówię, że zabłądził, kurwa, o. Sieczkarnista Boży. Ci. Kurwa. Ja on pojechał, ty? Kurwa, on tam pojechał. Kurwa, zabłądził. Ja to. Korek się zrobił, Boże. Biedny się sieczkarnista. Dobra, to ja do chłopaków zadzwonię, żeby już przyjeżdżali pomału. Czekajcie. Dzwonię do Bolka. Jezus, sieczkarnista do mnie dzwonił, czekajcie. Nie wiem, czy się do niego zadzwonię. Tu zasięgu nie ma. Jezus. Halo, halo. Nie możemy się z nim połączyć. Czekajcie, najlepiej jak o, tutaj o. Tutaj to sieczkarnista zadzwonimy, będzie najlepiej. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Gdzie to się jedzie? Tu do góry, do góry. Gdzie, tu w Liwo? Tak, tam do sklepu. W stronę sklepu, panie. To ja nie tutaj, ja wiem, gdzie sklep jest, panie. To się, zobacz, poważny jesteś. Tutaj pan przyjedzie i będzie w porządku. No to pan mnie widzisz już, ja? Tak, słyszę dobra, już. Dobra. Po prawej gdzieś gospodarka, po lewej? Po prawej stronie będzie pan jechał. Dobra. Ja biedny ten, a ja zasięgu tutaj ciężko mam. No czekajcie, muszę do Bolka zadzwonić. Daj Boże, żeby ją UN odebrał, ino. Tutaj, tutaj, panie! Halo! Siema, sąsiad! Siema! Ty, no i co, która on będzie? No już możesz pomału się szykować, bo on przyjechał. Zabłądził trochę, ale już no to jest. Dobra, ja mam... Słuchaj, ja mam ostatni, kurwa, 200... Ja pierdolę, widzisz, opryskiwacza nie włączyłem na ścieżce. Dobra, to ja zapierdalam do domu i jadę już do ciebie. Dobra, wtedy. Dobra, my się bierzemy za robotę. Dobra, na razie. Kurwa, dzień dobry, panie. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. O kurwa, znowu się zabłądził, panie. Pan tu pierwszy raz chyba, co? Jo, mówię. A, no widzi pan. Ale kurwa, jak silniczek elegant chodzi. Firmy to tam chyba u tego, u sąsiadów ostatnio tam kusili, ale to my mamy forszitkę i tego właśnie, nie? No. Pan tego, mówię, wiem, czym przyjechali, bo... No ta, tu wimce do wykoszenia mam. No ta, widać, ładnie chodzi, bo ostatnio też takim przyjechali, ale on tak nie chodził. To nie to samo. To jest maszyna, panie. To do widzę. Zadbane, no. Mówię. Dobra, panie, to co, bierzemy się, tam zaraz sąsiad przyjedzie i mi pomoże. Dobra. Tak więc wyjedziemy tutaj w Liwo, pojedziemy i po lewej stronie jest kukurydza. Dobra. Więc tam może pan wyjeżdżać już. Dawaj, Andrzej. Cofej. Brodko music. Przeczuncarki nie przestaw pan. Tak, cofej. Gdzie, tam za bramy? No tutaj trzeba wyjechać, o bramą główną. Dobra. Tam się z tyłu nie da, bo tam łąkę mam, to szkoda. Szkoda ugniatać. Kurwa, mi reksa nie przejeść tylko. Dobra, niech on jadzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Boże, ino. Żeby burty
w rozrzutniku wytrzymały. Dobra. O, mam nadzieję, że widzisz, że tutaj. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie szło. Słuchajcie, o, słuchajcie, to już zapierdziela, jobany wro. Uważaj, pomału, pomału tam! Panie, drzewa są z tyłu. Pierdolisz pan. A, to dawaj, kurwa, jedziem. Bierz mi się. Ile pan jeździsz tym? A ile pan, szybko, wolno? No nie, za szybko, no, żeby nie gubiło. Ile tu zestawu będzie? No dwa. Dobra, to 6 na godzinę, co? Dobra, może... Halo? Dobra, już nie wejdziemy na krymka dalej. Dzień dobry. Witam sąsiad. Jadź, dawaj, kurwa, ty. Nie kosi. Działa tam. A, czekaj, ja wiem, czemu nie kosi. Mówię. Uprawnienia czemu dać Zbyszkowi. A, wyjmu, kurwa, bo on żebym miał. Ja, bo to nie moja dzierżawa, pan. Siema, witam, Tadek. Witam serdecznie, witam. Witam. Teraz pan możesz? Ale o, kurwa, idzie, ty. Ja dawaj. Nie jeżdżać, chyba. Ej. O, czeka pan. Kurwa, jadź. Kolejny pijany przyjechał jakiś, co sezon. Radio wymień tam. Da, bo ci skarczy tak, że są. Ty sypiasz ty coś, kurwa, nic nie leci na tą przyczepę. Niżej jej polety. Ja pierdolę zawsze. Kurwa, rura jakoś chujowo. Jadź, jadź. No mówię, no to jadź czy stój, bo mówię, no. Kurwa, po krzot. Mam pierwszy jechać? Dobra, już pojadę. A może ty mój łapie? Łapie na pewno? Czekaj, ja zobaczę, poczekaj. Weź cię hamuj tam nas, zobaczcie. Suj, suj, że jest się skarnista! Jedź, jedź kawałek, o! O. Jedź, dobra, to jadź. Kurwa, na dach, na rynówkę. Ty nie... Dobra, sypię. 6 na godzinę powiedział. Kurwa. Zatarło się, coś się skarni chyba. Ile? 6 na godzinę? Ta. Jak to sypię w ogóle? Takiej, kurwa, ja biegu szukam. Mam siatkę, to już widział. Jak to sypię? No. 2 tony już ponad. No to daj Boże, bo no jak najwięcej. Te ściankę to człowieku pokruszą jeszcze mógł, bardziej. Tutaj do cielaków mógł rzucać od razu. Podjadłyby. O kurwa! Ja jest to. Kurwa! Ale krzaków. Bliżej te krzaki, kurwa, jak pan jeździsz? Kamienie niepozbierane w ogóle. Ja? Ja. To drzewo to mi pan zostaw. Tego nie trzeba wycinać. Ja pierdzielę. Jak to pole idzie? Mówię. To jest kosa, panie. Bardzo dobrze idzie. Daj Boże, żeby... Ja daleko tu nie pojadę. A co, już zaraz 100% będziesz miał, czy co? Nie, ja za niego muszę się chować, bo tu krzaki są. Kurwa, pomóc mi jeździ, bo trawa do koszynia jest. Dobra, będziesz mi tu gadał. Bo i nie podniesie mnie. Kurwa. Kurwa, staję, bo mówię, gruby łodyga. Dobra dawka nawozu dostało. Muszę być tu mocno przyczepiony, ona oddaje tam. Taki szynkowo, odmiana. Najgorszy pierwszy przejazd jest ludziska, bo tu nikt nie zrobi. Dobra, posiedzę w środku, bo to lepiej będzie wyglądać. Tak to jest, nic nie poradzi, nie? Ty, ale ci powiem grubo, już ponad 50%, nie? No i bardzo dobrze. No ciekawy jest tego Łukasza, daj Boże, bym najwięcej. Ja mówiłem Rodkowi, że przyjeżdżam ci kosić kukurydzę na Elargnę, nie? Jo, jak coś, to tam zapraszam serdecznie może. Teraz też z tej kiszonki tak bardzo nie potrzebuję, bo trochę zmniejszyli. No tak, wiem, no. Ale to już czuję dzisiaj rekord. Rekord u ciebie z 300 jak nic. Czy będzie rekord? Może i o. Daj Boże. No jak za gosą mi zasiał, tam w ogóle będzie rekord. Damy radę, spróbuj im. Ty dwa poprzeczniaki wytniem. Spróbuję dwa poprzeczniaki i ja spadam wtedy. Ja, bo pan masz tandemka, to dobrze, nie? Tak. Obydwa mamy tandemki. Damy radę. Dobra, to ja poczekam sobie, wytnijcie te poprzeczniaczek Boży. Fajno to się skarnia. No fajno, fajno, nie powiem, że nie. Się jeździ, ale za to kurde, jak sypie, to jest... Bluzy! Ona oddaje, spokojnie, nie chcę panu zderzaka urwać. Boże, myślałem, że ją pchasz się z karnistę łapie, tak wyglądało w jednym momencie. Jo, nie jestem z tobą, spokojnie. Nie, no nie będę wykręcał, tu nie ma miejsca, ta renówka, człowieku, 2 tygodnie by tu kręcił. Dobrze, wykosili chociaż tam, nie? Daj Boże. Mówię. Ty będziesz miał 100% zaraz chyba, co? Jak dojadę do tego, to zobaczymy. No, powinien się nawrócić tam na sąsiadowym, ale dobra, poczekam, że...
Niech on sobie przejadzie. Ty, spokojnie. Może jeszcze jeden machni. Nie ma. Dawaj pan, jeszcze jeden mach nie ma. To machni, kurwa. Mogłeś cofnąć już. Kurwa, moja biedna łąka. Nowa odmiana trowy zasiana. Oj, teraz robota idzie, ty. Ty u mnie pusty, kurwa, zwolnij pan go. Poszatuj. Dobra. Elegancko. Jak będzie miał przerwę, my jedź ty. Dawaj tam nas tu teraz do niego wtedy. No i co dookoła? Czy jak tu chce jeździć? Nie, nie wiem. Dobra. Ty, jak... Panie, jak jeździm dookoła? Nie, tutaj może ten. Ej, jak będzie tam mieli postój, to ja gruszkę sobie wymieni, kurwa. Jo, to albo mu skrzypi ci, kurwa, w gruszce coś. To my nic nie rozumiemy, nie? Weź tę gruszkę wymieni, gościu. Dobra, tam pierdzielam. Ale fajnie po takim polu. Dobra. Cały biały będę. Krowy będą na biało strały, co? Idzie, idzie. Cały biały, a MTZ na dwa koła staje. Bardzo dobrze, cię brączu się nie wywala chociaż. To akurat powiem wam farcik, nie? Kosmonauci, który jest teraz zrobiony. A, bo on włączył jedną rzecz i już ci pomogła, ewidentnie. No tak. Wyłączył? No. A, no tak. No tak. Dobra, no spokojnie powinieneś ogarnąć sobie. 40% niecałe, tak więc. Ja na pryśmie. Powinno pójść, jo. No ciekawe, ile tutaj będzie stało. Ile tam wchodzić na rozrzutnik? 15. Ładnie. Dwa zostały, będziemy mieli 30, o kurwa. Dobra, starczy raczej z tego pola wszystko. Już? Nie no, jeszcze nie. 30 to za mało, 70 chociaż musi być. Tak mi się wydaje, że 70 powinno styknąć. Na razie małe krowy mam to. Aż tyle nie jedzą. O kuźwa, zapomniałem, że tu jeden na godzinę trzeba jechać. No tak. Bo ten nasz rzutnik tak wolno wale. Z jednej strony się bardzo cieszę, bo to bardzo realne jest. No my tam wolniej jeździmy, więc ma spokojnie. Ja bym potrzebował tu jednego, żeby mi na masce usiadł. Zastanów tego. Daj Boże, w metalu w kuryzy nie było. Ale ładnie idzie. Pomalutku. Szerokość też ładnie bierze, więc... Klasa. Dobra. No przecież karnik też trzeba będzie sobie kupić tutaj. Klasa, rzeczkarnia. Klasa. Ja muszę mu gruszkę przywieźć nową. Przywieź mu nową. Ty, ja tu jestem w stanie teraz u ciebie przejechać. Z tyłu łąka jest to. Ja nie będę gniotł łąki wtedy. Dawaj tu z przodu, bo i tak tutaj z przodu będziemy zaraz. Ja mam chłopie 100% zaraz. No ja już jestem. Ty, no i dalej. Nawet poprzeczniaka nie zrobię. Dobra, to ja jadę z nim. Panie, 100% mam, jadę już. Ja na razie wtedy. Na razie. Ja myślałem, że ty tu wykręcasz od razu, bo żebym cię widział. Ja chciałem się przypuścić, żebyś tu bardziej wjechał, ale okay, dobra. Pa. No to będzie lepiej, bo twoja będzie bardziej brała. Masz nawet za nim jechał, tak więc byś cofał. Tak więc. A chura. Bo to tym samo, od tym co wam kosił. Przez same firmy. Gościu. O, co wam kosił? Kukurydza. Jak tam u was w ogóle poszła kukurydza? To nie jest ten chyba. Co? No nie, z tej samej firmy mówię. Mówił, że to mają forsznita też, troszkarnie. Objedzim jeszcze. Daj, objedzim. A ile ja miałem jeździć tutaj? Nie pamiętam już. Wszystko będzie w porządku, dobra. Dwa na godzinę pojedziemy. Dobra. Żeby to ładnie się tutaj rozsypało. Czekaj! Bo tu muszę... Uciekaj! Dobra, jedź. Elegancko. Jeszcze raz rypnij, co? Dobra. Machnij się pan. A tu nie będę się nawrócał 15 razy. Dobra, wysypane. Elegancko. Jadimy. Jak tam? Cofamy. Dobra, ten poprzeczniak dalej. Ze środka, czy się... O kurwa. A tu jest... Kurwa, ze środka się chuja da cofać tam, panie. Mówię. Sorry. Memory, ale jednak z zewnątrz to z zewnątrz. Okej? Okay? Się wykręca. Bo ja ten mąż sypnięta. Już wam biegi pomylił chyba. Do przodu, do tyłu jaździ. Dobra, teraz się dopiero robota zaczyna porządna. No teraz to będzie szło już, jak rozcinka to.
Teraz to ta. No jakoś dziwnie mi się tekstury ładują, nie wiem czemu. Coś ewidentnie popsułem. Bo tutaj tak, o! No szybciej, panie? Nie, ja się musiałem, żebyś pan dobrze widział, wiesz? Bo bieg musiałem sobie dopasować. O, żebyś pan na równo miał. Kurna, dziob. Tak terenówką se kukurydzę mogą odwozić ludziska. Wybaczcie, ale zawsze jest taki zapierdol, żeby obkosić pole, zawsze najwięcej się dzieje z jednej strony. Tak trochę może to nieudacznie czasami wygląda. A już rozcięte to pójdzie, ładnie. O, kurwa, czemu już mnie? Za szybko jedziesz, e! Tymu, przez równe jechały. No rurę mu urwało. A to do ciebie musiało cię ten chytnąć. No to za daleko jechałem, żeby mnie czytało. Ale dziwne, bo rura ciebie znalazła. Ole, tu harczy, nie? No. Tak, ja muszę kawałek za nim się schować. Bo... Chodzi ładnie. Nie było jak się zmieścić, kurna ciot. No, to dalej będzie dobrze. Ty, może dojadę. Powinienem. Ty, to ile ty masz rozrzutnik? No, 16. Jakim cudem ty wziąłeś tylko w jedną strunę? Bo jeszcze na początku brałem, ale nie wiem. 2 tony miałem załadowane. A, no tak, dobra. Dojadę nie do końca, dojadę do końca chyba wtedy. No, chyba nie bardzo. Ile masz? No dawaj, podjeżdżaj. Żeby szybka zmiana była. A trzeba było z boku podjechać. Dobra, ci. To i tak czy siak powinno złapać gruzowa. O. Jednak, no dobra, sypię. No musimy robić taką wymianę z boku gdzieś. Dobra. Ogień, rzucamy biegi i jazda. Jak tam Bronek? Góra, ci powiem, zajebiście się sieje, nie? Tylko że mówię, rzuca trochę przodem, ale ogólnie na prostym tutaj ten MTZ daje radę, także nie ma źle. Dobra, to dobre i to chociaż. Jezu, biedny MTZ tam, opór. Ale idzie wściekłe, ty. Jezus? Wściekłe to idzie. Czekaj pan chwilę. Kurwa, tutaj się odestać musi. Kurwa, na wstecznym zostawił się czekarnię chyba. Zaraz ci, Bronek, powiem jak tam na tym. Jak tam na pryznie. O, tam ciekawe. Kurwa, ta dzisiaj... Jo, piwska się opił, teraz mi się szczać zachciało. Dobrze już? O, teraz to możemy. Opór. Jedziemy dalej. Wolałbym na razie nie przyjeżdżać. Tak dobrze mi tutaj... Klipie się. Bardzo dobrze. A na razie nie trzeba, chyba tam ma pryzma. Na razie nie trzeba jeszcze można. No ta pryzma jest taka, że tam akurat się dobrze rozsypuje, więc nie ma problemu. Te na lewo i ona na prawo i kwit. Jak to najwyżej na koniec się przyjedzie, ubije i tyle. Jo, to tam się zrobi. Jestem ciekawy, czy przez całą pryzmę jeden na godzinę będzie kwit. Ja 2 jechałem, bo elegancko. A mam 50% jestem w połowie, więc luz. Dobrze, że tak można dopasować sobie, bo to by była masakra. Hmm. No u ciebie kuźwa to jest... Jednak rozrzutnikiem to rozrzutnikiem pryzma. No ten. Dobra, czyli 2 na godzinę cała pryzma. No, to tak samo jak ja. Są podobne pojemności i tak dalej, więc... Jest w porządku. Dobra, ja z dumie. Gdzie jest teta? No, samce struny. W tym samym miejscu będziemy się mijać pewnie co wcześniej. Dobra. Można się na to podjeżdżać. Mam 60%, więc... Więc klasa. Kurde, 60 koła już ukuszone. Można? Można, jak najbardziej. 60 ton? No. A dużo pola jeszcze zostało? O pół. Dojedziesz do końca? Powinnym. Dobra, da się. Jo, nalajcie. Przecież tam robiłem 97% miałem. Poprzednim razem jechałem. Więc można się z tamtej strony podstawić mu już. Ja mam 83%, więc no bez problemu dam radę. Kurde, nie spojrzałem ile mamy na pryzmie, ale mamy już 40 parę na pewno. No to tam 40 z 5, 6. Dobra. No i elegancko. Te będę czekał na ciebie. 98%. O Jezus! Kurwa, Tadek, uważaj! Tadziu, na górę.
Biedny Tadeusz. Tadeusz Borek. Ronek jest z nami też na odcinku. Witam serdecznie. No, zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Pani ogarnia to tak? Co? Te 10 na godzinę to ogarnią? A jak? Dobra, to jedziemy tak. Z jednej strony lejo, już teraz rozcinę, możemy śmigać. Go, teraz szybciej można podjechać. Chyba ta renówka to idealnie, jak mam B1, to jadę 6, czyli tyle co jeździliśmy. Jak mam B2, to mam dycha na godzinę, nie? No nie, elegancko. Coś pięknego. Jezus. O, teraz człowieku na obroty weszła. To Renia? O, chłopie, teraz ciężko. Nie, bo miała wisco, rzutka jednego brakowało przez prawie cały przejazd. Na końcówkę, jak na pełny dycha wjechali, to aż kurwa kamień zaczęły jakieś śruby lecieć z tego, z rury na przyczepę. Gdyby tobie się z tej rynówki nie posypało, dobra. Panie, ale pan masz kurwa wolniejszą dychę niż ją w ciuniku. No. No bo jak ją przytrzymam, nie, na dyszce, bo to ile jedziesz, 9 czy 10? Dychy, tak. Obroty. To jak ja jadę, to jak ja przytrzymam na gazie do dychy, nie, to cię wyprzedzam. Co to kurwa, Net for Speed jest? Net for Skins. Także drogi widzę, jeżeli będziesz chciał sobie piękne skiny podrobić, to bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Dzisiaj od razu przy okazji możesz sobie pięknie udział w konkursie bożym wziąć. Tam akurat teraz piękny event Net for Skins. Więc jest naprawdę gdzie pograć. Ale upierdoliłem traktor na zielono. 80, dawaj. A no tak, bo to z tamtej strony, zapomniałem. Tak, jadę teraz tam, gdzie ty byłeś. Jadę. 10, 2, 3, dobra, ja objadę zaraz. Okej. Dobra. Jenot. Podłożenie renówką to jest kurde bellissimo, fantastico. Naprawdę, co sobie ten ciągnik tutaj radzi? No musi, chłopie, tyle koni. Ile tam koni masz? Co? Ile tam koni masz? Ja mam 110, ale z 10 to zdechło już tu. Ja mam 140, ale to jest zdechło dosyć sporo. Ma 140, to ładnie. Dobra. Masaj, mam 115, odejdzie. Dobra, nie myślisz, że to zasiejesz? Powiem ci, że jeżeli nie będę musiał jechać, to raczej powinienem to zdążyć zasiejeć. Co wy tam siejecie? No jest, nie, takie pokręcone chłopie pole jest, nie, że... Wiesz, jak tam nie chce ci się bawić ze ścieżkami, to spoko, to się tam dorobi, nie? No już za późno teraz. A. Zachlastałbym się, gdyby teraz coś tu by się popsuło. Ono się przestawiło. O 27 metrów ścieżki. Dobra. Radimy. Nie, ogólnie powiem wam, że samo robienie tych ścieżek, to jak się człowiek naprawdę w to czuje, to jest zajebiście. Ogólnie chyba jeszcze jeden przejazd chyba został. Już powinieneś chyba zabrać to na jeden rozrzutnik. Jo? Przyjedziesz, no. Tak mi się wydaje. Chyba bez problemu. Będzie 75 ton po mnie. Jak ty wysypiesz? No. O, nie szkodzi, to będzie 90 chyba. To chyba ci starczy, co? Przyjmie ta pryzma tyle w ogóle? Jak to wygląda już? No, przyjmie. Nie, to starczy na pewno, to tam to wtedy na ziorno wykosim. Jo, ja tu jak bardzo chętnie przyjadę. Jak podczepicie sobie ten header już to tam. On dużo nie ma w sumie to. Dobra, czyli tak. Dawaj. Ogólnie 98, kurwa. Jeżeli ja bym półtora jeździł. Może spadać tutaj. Powiem ci, że masakra. Na dwa jak pojechałem, to kurwa musiałem połowę pryzmy cofać. Bo pół przyczepy miałem. No na jeden za wolno, za na dwa za szybko. Się Tadek nie wkurwił. Chyba się wkurwił, bo wyszedł się z karniarz. Coś przypierdolił. Bo mimo przestój jest. Dobry? Chłopie, już widziałem śmierć w oczach. nie chciałem znak przypierdzielić. No a ja w słup. O, coś tam stuko chyba. Daj Boże, żeby nic nie stanęło. Kurwa, jakby tyle zostało kuryzy. To jest, Tańko! Nie, tam patrzyłem, bo jebało tam trochę i... Mówię, śmierdzi, mówię i... Ale nic tam się pewnie, nie dzieje. Co? Ja nie wiem, co ty... Kurde... Ja jedzie im zobaczę. Już mało zostało, to jedynie tam... Mówię. Jebnim to jebnim, no. Tak ściekłe. Może tej jej nie damy? A, dobra, tej jej pizdę, 10 na godzinę jedzie. Że już jest 90 chyba. To się ma dużo ta na ziarnówki w tym sezonie. Gdzie ty masz jeszcze kukurydzę? Na polu numer 14.
które to jest? To małe, takie wąskie. Ten banan? Nie. Nie, to wąskie takie. 14, nie widzę, gdzie jest 14. 14, a dobra, pierwsza ki... nie, ta kiszonka śmieszna kiedyś, za lasiem. Jo. To kurwa, te lagi były, co porżnitka się kopała. Jo. Jak to tam procentowo? Nie wiem, czy to wezmę, nie? Dobra, to podjadę wtedy. Kurwa, panie, na kurwa to lotujecie, jak ja jadę. Bryza może co przejadę. Ja też kurwa, że spoczekałem, kiedy skakiwałem silnika. Pachniesz na roz? Tak. Idealnie tutaj jest, panie. O, wiej. Dobra. Naszej rządki, bo... Jadzie. O kurwa, to 100 ton. 100 ton, nie? Ale coś chyba jebnęło. Coś chyba jebnęło, bo człowieku przed chwilą taki 15-centymetrowy potwór wleciał do tego. Do przyczepy. No nie mogę, jaka nasza... moja dycha jest... Tu. Jak tam? Procentowo? 80. Tak ci powiem. To... Tak. Cholera wiedzieć, nie? Może za 2 kilo jeszcze umknę. Podjeżdżaj od lewej już. Podjeżdżaj od lewej, dawaj. Dobra. Okej. Mogłem, kurde, do końca ciągnąć, to wtedy stuba by była i to by ładnie przeskoczyło, zrypałem. A chciałem, żebyś to cały dobrze jest. Kurwa, ile kiszonki, ja pierdula. Rekord. Jest co? Rekord serii, no. Fajnie, tak. Jak jest... szybko w ogóle, nie? No, kurde, my na... i to weź we dwójkę, bez ubijania, bez niczego. No tak, no. Tymi, kurwa, Boże, Kubota się rozpierdoliła chyba. To co? Kopci jak 150, Kubota. Być może to jest... jak kopci. Ja pier... Do remontu. Dużo miejsca, nie do jeżdżenia, to mi się podoba. Jak tam, panie? Kurwa, przodowy tak. Wysadzili. Wszystko dobrze? Jo. Nic się nie popsuło? Nie, chyba gity. O, to elegancka. Wolno się udało skończyć. Szybko poszło, sprawnie, więc... A co elegancka. Pan myśli, taka maszyna to musi iść, pan? No, pewnie, że tak. Co pan myślał? Klas to musi iść. Dobra, panie, ile za to? Za tą robótkę. No i ile tam, ile? Jak najwięcej, kurwa. No, to no, jak najwięcej, to chciałoby się, ale ile tak naprawdę? Tam pan kosi, to powinien pan wiedzieć. No to co, panie, robota była dobrze zrobiona, no dobrze, nie? Materiał dobry jest, na pryzmie dobry, nie? Okej, tutaj. Zobaczymy, co krowy powiedzą. Jo, zobaczymy. Czy nie ma części się skarni w tym? Pytanie, czy dożyją po tych... co? Nie, no muszą dożyć. Dobra, panie, ile tam? 1000 ile? Bo pewnie tam koło 1000 to wyjdzie. 1500 to musi być. Ileś ma 700 płacić za starego forsnita. 1500 musi być, panie. Dobra, panie, masz 1600 pana, flaszkę jeszcze i... No, ja tu przyjadę częściej. I się pierdol. Tak, się trzymaj. No. Dobra, panie, jak ktoś, to w kolejnym sezonie najwyżej ty tam się zadzwonim. Który to na tym CD powiedział? Nie wiem. To nie, chyba nie ten, to ten drugi. Który? Ten, co tutaj jeździł? Nie, ten drugi chyba. Dobra, ja go znajdę, na razie tam. No, na razie, dzięki. Dobra. 3 tuny jeszcze ze zwizima. Ciekawe, jestem ciekawe, jak jedziesz. Zakopałeś się na pryzmie, czy co? Nie, easy. Nie, bo kru... nie wiem, czy nie przepnę z rozrzutnika, bo nie wiem, czy Kubota da radę. W tym momencie, nie? Hopie, jest emisja spalin, kurwa, jak wjeżdżał, zobacz. Widzisz tą chmurę, czy nie? O Boże! Mordo! Jebłare! No mówię, że pierdol. Uszczelka pierdolnęła. Jak to masz mocno rozwaloną? Na czerwono się świeci. Jak? Mordo, wgrywamy to do naszych maszyn, nie? O! Jezus! Podjedzie, dobra. Dawaj! Dobra, czekaj. Ale jak pyrci, człowieku, 30 na szalepi chodziła. No. Boże, jak szybko. Może już to wysypało? No tak, na równo, no nie całe na równo, jeszcze jest... Ile jest? To 10! O, skurw. To ty, no to ładnie. Złoty dopłat. Teraz jak już pojechał. Teraz jak pojechał już? O. Ile my mieli, mordo? 40, jo? Boże. My mamy nie 50 ponad. 50? No to dobrze zapłaciłeś. To dobrze zapłaciłeś. Dobra, ty, sumsio. No jadę wtedy, nie? Jo, dzięki. Jo. Tam się rozliczę. Dobra, to się tam trzymaj, no, na razie. Dzięki, na razie. Dobra. Odstawimy sobie na razie, czekajcie, odstawimy sobie na razie tutaj to. Kubota, jedna kubota, trzeba im oddać, kurwa, znowu wydatki się szykują. Dobra, my sobie
I no teraz czym prędzej wjadzimy na tą pryzmę, troszkę po, troszkę poprzyjeżdżamy ją. Nie wziąłem sobie tej, ale dobra, już zaraz TMR-a sobie jeszcze skręcimy dzisiaj, żeby to też było zrobione i elegancko. Przecież karnica wszyscy pojechali, więc elegancko tam zatargi są robione, dobra. Weźmy sobie, ubijmy. Troszkę poza odcinkiem na pewno będę musiał tu jeszcze pojeździć, bo ubijanie tutaj zanim wejdzie to troszeczkę minie, na pewno sobie wyrównajmy troszeczkę, ale widzę, że jeszcze tutaj by weszło, tak więc fajnie, że tyle udało nam się tego nakościć, 110 tysięcy litrów, więc to naprawdę robi wrażenie, więc na pewno mi kiszunki nie powinno braknąć, więc baju, nie musiałbym nawet robić z właśnie tego pokosu belek, ale nie wiem, czy nie zrobię po prostu, żeby sobie zarobić na nich. Wziąć sobie, narobić beleczki i sobie ich sprzedać, więc zobaczymy. Zobaczymy w kolejnym odcinku tak naprawdę, jak to wszystko pójdzie, bo na razie też sobie troszeczkę na zapas ponagrywaliśmy z chłopakami, więc nawet nie wiem, kiedy oni tam te odcinki wydają. Ja mam na pewno na czwartek bodajże jeden odcinek, a ten nie wiem, na kiedy się pojawi, ale pewnie gdzieś tak na weekend, więc zobaczymy. Dobra, to na razie starczy, tak jak jest. My sobie weźmiemy zaraz, ogarniemy te beleczki i to wszystko. Bo jestem w szoku, jak Kubota zaczęła kopcić, nie? To jest hicior. Dobra. Podjedźmy sobie paszowozem. Kejsika zaraz tutaj odpalimy, wyjedziemy sobie. I zobaczymy, jak to pójdzie. O Jezus, koła skręcone. Dobra, jadziemy. Miałem jeździć kejsem, ale stwierdziłem, że może mi ciężko. Więc nie ma co. Ciężko było może wjechać na ten, na pryzmę. Czekajcie, ja sobie na razie tutaj postawię. O, tu mam podpinane, podpinały się te. Dobra, niech tu sobie dziorgo. Ale musiałbym sobie ten rozrzutniczek w sumie tu odstawić. Pod wiatę. Mi ta Kubota tutaj nie przeszkadzała, bo muszę sobie tam belki powyciągać. Ajej, miało być po samym słupeczku, ale nie wyszło. No zaraz się tutaj wyprostujemy i sobie to zrobimy. Iść. I na wpół tutaj nie przypierdzielić. Dobra, niech sobie na razie tak stoi. Kubota też niech tutaj stoi, my bierzemy belkę. Kiszoneczki sobie tutaj ją załadujemy. Dobra, dawaj do przodu i no. I kwuch. O, belecka wrzucona. Belka siana sobie teraz damy. Teraz tutaj jakąś złapiemy sobie. Tyk fuch. Teraz nawet przyjemniej tego paszowoza skręcić. Jak sobie to z belek robimy. Wiadomo, szybciej. Jak taką belkę się wrzuci jedną, drugą, to szybciej to idzie. Szybciej, sprawniej. O mój Jezus, mało. Dobra, kolejna beleczka. Tyk fuch. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Na razie jeszcze się nam tutaj robi. Mogłbym troszeczkę somy dać. Chociaż nie wiem, żeby nie było, że za dużo somy dam. Więc weźmy tą belkę i sobie zaraz zobaczymy. Jezus, nie tak. Weźmy sobie tak. O, tak sobie jakoś tutaj wycnijmy. Będę musiał sobie też te widły ogarnąć, żeby mieć tak, na tak zwane pasy. Na live sobie testowałem te widełki i naprawdę oddały dla widza, więc sobie tak sobie to ogarnąć. Dobra, czekajcie. Najgorsze jest to. Angus. Najgorsze jest to, że ja nie chcę tego wrzucić, bo jak to wrzucę, to będzie problem, nie? O dobra, jest, idzie. Dobra, jeszcze trochę. O, stój. Jeszcze trochę. Oj. Dobra, czekajcie, jak to wygląda. No jeszcze by coś trzeba było tutaj dorzucić. Coś jeszcze trzeba byłoby tutaj wrzucić. Zabierzmy tą sumę. Pokaż. Weźmy sobie belkę jeszcze. Belkę siana. Troszkę siana sobie dorzućmy, bo kiszonki szkoda, bo dużo kiszonki nie mamy. A za nam się to sfermentuje, to też troszeczkę czasu nie minie. A siana sobie zaraz będziemy tak naprawdę... Będziemy trawę zaraz kosić i zbierać, więc siano zaraz powinno
być tak czy siak nowe, więc bez problemu. A jednak z siłunką będzie troszeczkę ciężej. Zanim się sferwentuje i tak dalej, to też trochę czasu potrzeba, dobra. Bierzmy tak. To już? Oj kur... Kurwa, z wideo uciekło. Dobra. Weźmy sobie beleczkę, cyk, fuch, odstawmy masejka. Ja, Kejsik, co tu nie dało ty? Jakim cudem? Patrzcie, zabrało trochę, ale nie dało 100%. Lel. Co tu się stanęło? Hamuj, hamuj, hamuj. Nie tak. Ejcie. Dobra, teraz leci. O, teraz to ta. Teraz dało 100%. No dobra, tak sobie będziemy robić. Naprawdę powiedzieć, że półtora belki siana, jedna ksionka i trochę sumy i jest git. No jeszcze nie ma 100%, ale już tak czy jak jest dużo TMR-u nakręcone, więc tak możemy sobie wyłączyć. Podjedźmy sobie tutaj, cofnijmy. Wysypmy sobie elegancko i będziemy odcinek kończyli, bo i tak prawie 40 minut odcinka już właśnie mamy, więc to sobie no sypniemy tutaj. O! Oj! Problemy. Problemy, problemy. Dobra. Krowy głodne, więc trzeba ich tutaj elegancko ino nakarmić. Dobra, stój, aby za daleko nie wjechać. No, jeden TMR tutaj jakimś zarzucimy. Dobra. Tyk fuch. I pokaż mi, jak to tutaj wygląda. No już jest lepiej, już na czerwono nie świeci, więc to najważniejsze. Dobra, co, myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle. Jak się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, suby na kanale, czekajcie na kolejne odcinki. Do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć.